Zwariowany wokół świat, a my z nim ślepo biegniemy. Daliśmy sobie taki wewnętrzny challenge, że jest 48 postaci, 48 pytań. Uwielbiam nastolatki, ja się starzeję, one nie. Z prawej strony przy czerwonej tatce Leszek Masakrator Milewski. W lewym narożniku Jakub, de jedyny fan Chevroleta w Polsce, Olkiewicz. Siemanko, tu Tetrycy, Leszek Milewski, witam cię serdecznie. Możemy... I Jakub Olkiewicz, witam serdecznie, miło poznać. I dziś jesteśmy w programie Meczyków. Zgadnij, kto to, podczas którego będziemy zgadywać, kto to. Tak jest, rozumiemy się niemalże bez słów. Gra z dzieciństwa, niektórzy ci, którzy mieli wujka z Ameryki, znają ją ze swoich domostw. A ci, którzy nie mieli, znałem ze świetlicy szkolnej. Ja nawet nie miałem tego w swojej świetlicy szkolnej, bo moja świetlica była w kolumnie i my mieliśmy po prostu kijki i kamyki. Ja miałem magię i miecz w świetlicy szkolnej. O Jezu, to naprawdę mieliście bogatą świetlicę. Ale były pogubione niektóre elementy tego magii i miecz. Najgorzej, że był pogubiony element planszy i grało się tylko na tych trzech i trzeba było tam... Tu robimy, że niby jest plansza i szliśmy dalej. O magii i miecz, tylko słyszałem legendę i płakałem, że nigdy nie będę miał zaszczytu doświadczyć takiej gry. A kiedyś przyszedł do mnie mój przyjaciel z dzieciństwa, jak już byliśmy dorośli, i przyniósł magię i miecz, taką gdzie była cała plansza. I były wszystkie pionki, wszystko ten, pograliśmy trochę. W międzyczasie Ania poszła spać, już ja tam grałem z nim dalej do 23. No i jak wyszedł, mówię, kurde, też jestem już dorosły, wezmę i sobie kupię magię i miecz. Pojechałem do marketu, zacząłem cenę, wróciłem do domu i nie mam magii i miecz. To jest pomysł dla meczyków na format. Magia i miecz, tylko grają postacie z polskiej piłki. Tak. Nie obejrzałbyś Piotr Twierczewski kontra Tomasz Iwan? Magia i miecz? Musicie to zrobić, kochani, bo na razie macie taką wersję, bieda wersję, czyli zgadnij kto to i my, zamiast gości z losujemy, tak? A umiesz to przetasować? Umiem, oczywiście, ja też przetasuję. Jestem szulerem. Chcę spróbować, czy mi się uda przetasować takie małe karty. To ty szuleruj, a ja w międzyczasie streszczę zasady. Patrz, ciach, pach, udało się. O, a umiesz robić takie trrrt? Nie. Takimi dużymi umiem robić takie trrrt, a takimi małymi to nie wiem. Gra polega na tym, żeby odgadnąć postać, którą ma rywal, którą wylosował rywal, poprzez strącanie, wykluczanie z tego grona tych osób, które są tutaj przed nami, na obu planszach. Nie rywal, wróg! Wróg, tak, dokładnie. Mocne słowa muszą paść tutaj. Tak. Enemy. No i... Gramy o coś? Bo to jest do dwóch. O przekonanie. Dobra. Przekonanie. Ktoś przetnie? No, wiadomo kto przetnie. Jak w meczykach coś się dzieje, to zawsze jest to zaangażowany Samuel. Tak. Dobrze. Sytuacja wygląda tak, że będziemy sobie losować. Najpierw są dwie zasady. Nie pytamy o wygląd, czyli możesz zapytać na przykład, czy moja postać ma burzę szarych loków. Bo będzie to zbyt oczywiste. I druga zasada jest taka, że nie powtarzamy pytań. Czyli jak ja już zapytam, ignorując zasady, czy moja postać ma burzę szarych loków, to ty już nie możesz użyć tego samego pytania. Teraz możesz sobie wybrać karteczkę. Ja specjalnie te najtrudniejsze odłożyłem tutaj po swoją stronę. Pamiętaj, żeby pokazać do kamery. No i żeby pokazać mi. Dziękuję, że pokazuję prawidłowo do kamery. Wylosowało się... Trudne się wylosowało. O kurde. No, nic dziwnego. A może wcale nie, już to jest gra. Dobra, to ja... O ty, ale dostałeś postać. Ja, wiesz co, powiem ci na wstępie. Nie wiem, czy ona istnieje, ale położyłem sobie tutaj w takim wypadku. Przyjąłem rolę gospodarza, więc jako gospodarz zachęcam, żebyś rozpoczął. Żebym pierwszy zadał pytanie. Według zasad tej gry, im szybciej odgadniesz, tym lepiej. Mhm. Ale to jesteśmy my. I daliśmy sobie taki wewnętrzny challenge, że chcemy, że jest 48 postaci, 48 pytań. 48 pytań się chcielibyśmy, żeby meczyki po prostu wydały bardzo dużo pieniędzy na PRON, na produkcję tego programu. To jest taki challenge, czy ich stać. To prawda. Z tego, co widzę przy nagrywaniu, nagrywamy już około 6 minut, czyli zostało nam jeszcze tylko 3 minuty nagrania. Jeszcze nie zadaliśmy pierwszego pytania. Nic się jeszcze nie zdarzyło. To prawda. Dobrze, to ja mam pierwsze pytanie. Czy twoja postać słynie z mówienia o swoich długach, że to, że jeszcze ich nie oddałem, to nie znaczy, że nie oddam, więc proszę się mnie nie czepiać. Nie, moja postać nie słynie. To zawęża pole. No dawaj, strącaj tych wszystkich, którzy tak właśnie się zachowują. Dobra, to ja zrepostuję też jakimś udanym. Czy twoja postać
zapowiadała wielokrotnie, więcej niż raz, że nigdy, nigdy się nie podda. To zależy. No to czekaj. To mogła takie słowo wypowiadać, ale na przykład w kierunku swojej małżonki, w kierunku osób, które akurat nie spisywały tego i nie publikowały później w formie wywiadu w telegazecie. Doprecyzuję, że nigdy się nie podda, a Iwan Dziurdiewicz jest trenerem na lata i ma bardzo duży kredyt zaufania i się nigdy nie podda. I do wszystkich tych, którzy w niedzielę na stadionie wołali Rutkowski w... ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja się nie poddam. Ja będę walczył dalej. Będę walczył dalej. Ja się nigdy nie poddam. Nie padły takie słowa. Ach, no to odpada. Faworyt. Dobra. Na razie dobrze. Odpadły dwie osoby i były dwa pytania. Czy twoja postać jest znana jako niezwykle muzykalna i ma znany przebój? Zwariowany wokół świat, a my z nim śle pobiegniemy. Zwariowany wokół świat, a my z nim śle pobiegniemy. Nie, ale teraz sobie pomyślałem, że byłoby urocze, gdyby to była moja postać. I bym powiedział, o, wygrałeś, dziękuję. Też tak uważam. Nie, moja postać nie słynie z tego. Możesz sobie ją strącić, spokojnie. Chciałbym teraz tak z nim tak 10, że słyną z tego przeboju, tylko no mniej. Czy trener tej drużyny przeprowadził swój zespół, znaczy czy twoja postać jest trenerem, która przeprowadziła zespół od drugiej ligi do ekstraklasy, a potem zdobyła z nią Mistrzostwo Polski i Puchar Polski? Otóż nie, to nie jest trener, który ma tak szanowne osiągnięcia. Ajajaj, do tej pory wydawało się, że to on jest faworytem. Czy twoją postacią jest król Twittera, który średnio publikuje jakieś, no odpowiada za połowę tweetów na Twitterze i nie ma takiego tweeta, na który by nie odpowiedział. Dowolny tweet, jaki otworzysz, wiesz, że ta postać tam się udzieliła, często z jakimś niezręcznym komentarzem, ale sympatycznym i uroczym. Nie, a przez chwilę się zastanawiam, o kogo chodzi, ale już popatrzę po swoich zdjęciach, już wiem, o kogo chodzi. Nie, moja postać nie jest też srebrnowłosym lisem stalowym, który specjalizuje się w wiedzy na temat węgiel. Michał Listkiewicz, dobrze. Uwaga, teraz robię jajca, będzie dwóch przynajmniej, jak nie więcej. Czy twoja postać jest selekcjonerem reprezentacji Polski, który zagrał przynajmniej na dwóch turniejach w randze Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy? Mieliśmy takich selekcjonerów? Jednego tak. Na dwóch turniejach, tak? Na dwóch turniejach. Był. Był na dwóch turniejach, w obu w randze selekcjonera, tak? Tak. To ciekawe. No to mogę ci dorzucić. Nie, nie jest to ta postać. Czekaj. Myślę, coś mi się nie zgadza. Było Euro i była Rosja u tego trenera. A to nie. No. Czyli to nie, ale to nie strącasz, bo ty nie. Tak, nie strącam, tak, bo już mnie po prostu, no i to się nie chce teraz, będę musiał. Mogę ci... Dobra, to ja po prostu zapytam. Dobra, zapytaj o niego, tak. Czy to jest postać, która znana jest przede wszystkim jako selekcjoner reprezentacji Polski, ale kiedyś, prowadząc Zagłębie Lubin, po jednym wygranym 4-0 meczu powiedziała: panowie, jeśli kogoś zadowala awans do Ligi Mistrzów, to niech wyjdzie z tej szatni. Po czym Zagłębie spadł z ligi. Nie, w tym sezonie. To nie jest ta postać? To jest ta postać. To opowiadał, Michał Chałubiński. Tę anegdotę. Myślę, że powiesz, że to Michał Chałubiński był tym trenerem. Ale zdaje się, że nie. Zadam pytanie takie, żeby teraz strącić przynajmniej dwóch. O. Czy twoja postać... O, nawet trzech. No, nawet trzech. Czy twoja postać była reprezentantem Polski urodzonym poza granicami Polski? Nie. A to dwóch w sumie. Mhm. Dobra, czy nie? Pyk i pyk. Ha, prowadzę. No dobrze, to ja pójdę podobnym kluczem. Czy twoja postać występowała w reprezentacji Polski, choć jedyne, co z grubsza potrafiła powiedzieć po polsku, to znane zaklęcie na K, kończące się na ci w dwusłowie, a także, że żurek to naprawdę dobra zupa. Oczywiście te dwa zwroty wystarczały, żeby zyskać sobie gigantyczną popularność w Polsce. Otóż nie. Nie byli to oni. A, czyli też masz dwóch. To podejrzewam, że mogą być ci sami dwaj. Raper Mata kiedyś miał coś do powiedzenia na temat, zgadnij kto, to, że łatwiej byłoby to przeanalizować tych dwóch zawodników, gdyby był 94, ale nie jest. Czy postać
Kurde, bele, ale dużo tutaj jest. Czy postać, o której myślę, zdezerterowała, uciekając do Flamengo z pokładu reprezentacji Polski? Nie, to nie jest ta postać. Ach, znowu odpadł mi faworyt. Dobrze. Chyba wygrasz, bo się wydaje, że ty pierwszy trafisz. Czy twoja postać, będąc trenerem Zagłębia Lubin, powiedziała do Dariusza Jackiewicza: Jackiewicz, ja ci piw nie liczę, ale ty już wypiłeś 4? Musimy się naradzić. To uściślić w takim układzie. Musisz uściślić, bo jest... Jest to również szkoleniowiec, który zasłynął z bardzo potężnych bojów, nie tyle z rywalami na boisku, co z wymówieniem rzuty rożne. W końcu Piotr Szarpak go poprawił, że kornerami, trenerze, kornerami. Tak czułem, że niestety wygrasz ten pierwszy bój. Strzał a la Dariusz Jackiewicz w samo sedno. Wykreś te, które się nie łapią. Wielu znało Dariusza Jackiewicza od niejednej strony. Wielu prowadziło na pewno Piotrkowie ptak trybunalski, ale nie tak wielu zna Piotra Szarpaka. No dobra. Czy ma teraz one shot? Czy twoja postać to Dariusz Mioduski? Nie. Ajajaj. No ja strzelam. Popularny Franciszek Smuda, o którym niezwykłe historie opowiadał również Tomasz Łapiński. Proszę bardzo. Pięknie, bardzo się cieszę, że to Franciszek. Leszek, 1-0, niestety. Znowu przegrałem, no ale jestem do tego na szczęście przyzwyczajony. Poza tym to częściowo też jest pewnie zapowiedź nadchodzącego sezonu. Kogo ty tam żeś miał napisowanego? Mogłeś się trochę zacząć domyśleć, bo tak kluczyłem przy pytaniu o selekcjonera. Ajajajajaj. Z kluczem selekcjonerskim było ich sporo selekcjonerów, chyba 4, ale no, był to popularny Czesław. No tak, a on nie był na 2 turniejach. Nie dali mu, ale zapowiadał, że będzie. Zapowiadał, że będzie. No i czas na wielki rewanż w takim razie. Znowu zasady są te same, czyli nie pytamy o wygląd, przynajmniej dopóki mi się nie pomyli i zapytam o wygląd. Poza tym losujemy sobie tutaj ten, pek, pach, pach. Zmieniły się postacie, teraz już są zdecydowanie inne postacie. Mające mniej długów. Dobra. Zaczynasz? Dobra. Brałem. Dobra, to powiedz kto? tak. Trudno się wylosowało. Pek, u mnie jest taki zawodnik. Zawodniczek. Dobrze, dobra. To co? Kuba, musimy podkręcić tempo, bo możemy zdradzić kulisy. Bardzo długo nam zajęło układanie tych zdjęć. Wszyscy już chcieliby, żebyśmy skończyli ten dzień zdjęciowy i poszli do domu. Więc teraz czas na takie konkretne pytania. Czy u ciebie jest postać kojarzona z polską piłką? Tak. Dobrze. Dobra, wyeliminuj wszystkie, które się nie zgadzają. Czy twoja postać jest astronautą? Znaczy, zależy, bo to może być... Czy lądowała na Księżycu, to uściślimy, okay, czy lądowała na Księżycu. Bo wiesz, mógłbyś to być astronauta taki ligowy, nie? Tak, astronauta fantazji. Albo członek polskiego Galacticos. Polskiego Galacticos, dokładnie tak. Nie jest to astronauta. Dużo mi to ułatwiło. A nie, jednak. Mhm. Sebastian Milat też nie jest astronautą. No dobra, to w takim razie ty teraz pytasz. Tak, dobrze, to dobra, teraz... Astronomem. Czy twoja postać odkryła rad? Nie. Nie? Nie. Nie. A teraz ja wiesz co udowodnię? Udowodnię seksizm. O! Czy twoja postać jest kobietą? Teraz to trudno, wiesz, ktoś się może identyfikować. O, ja wiem. Zmieniają, ale nie chcę. Chyba nie. Czy gra w piłce kobiecej? O, nie. Dobra. Nie. Dobra, nieźle nam idzie. Jest remis. Jest remis. Są duże emocje, ale dobrze. Spróbuję troszeczkę z innej beczki. Czy twoja postać słynie z najpiękniejszego cytatu w historii Polski? A więc takiego, który może wlać nadzieję w każdego, bez względu na jego sytuację, na jego poziom, na jego status. A dlaczego nie? Zawsze możesz użyć tego zaklęcia, bo to jest lepsze niż expecto patronum. To jest zaklęcie, nie zwrot. To nie jest ta postać. To nie jest ta postać, niestety. Jestem na razie na pozycji przegrywającego, więc ja cię zapytam tak, żeby wyeliminować przynajmniej dwóch. Dwóch jednocześnie. To jest mój cel minimum. No to już wiem, o kogoś chodzi. Cel minimum to pytanie. Czy twoja postać występowała w łódzkim klubie sportowym na poziomie ekstraklasy?
Nie. Ajajajajaj. Żegnamy pana Piotra Świerczewskiego, pana Sebastiana Mila. Pyk. Dobra. Czy mamy tyle. Twoja postać jest kimś, kogo publicznie mówisz, że lubisz? Jan Tomaszewski jeszcze. Przecież teraz się przypomniałeś, że halo, halo. Tak. Czy twoja postać jest kimś, o kim publicznie mówisz, że go lubisz, szanujesz, a skrycie gardzisz? Daniel Ramirez? Nie, to nie jest. Nie, no nie mówię o Ramirezie, mówię ogólnie. Nie. Nie, no, usiście. Dobrze. Nie, to nie jest nikt taki. To ja mam do ciebie pytanie w takim razie. Czy twoja postać występowała bądź występuje w barwach LKS-u Goczałkowice? Tak. To jest... Właśnie... To czekaj, królu złoty, przecież masz jeszcze szansę. No tak, bo tutaj bardzo wielu grało w Goczałkowicach, to prawda. Tylko teraz myślisz już, czy twoja postać to i konkretnie. Uh-huh. Także... Dobrze. Jestem pewny, że zgadzasz. Twoja postać słynie z tego, że choć, nie wiem, czy widziałeś taki film Dazed and Confused i tam główna postać, grana przez Matthew McConaughey'ego, powiedziała, że uwielbiam nastolatki, ja się starzeję, one nie. I ta postać jest bardzo znanym, majętnym człowiekiem i jeśli chodzi o małżonki, to stosuje podobne standardy. Niestety nie, to nie jest ta postać. No kurczę, dużo już nie zostało tych do zgadnięcia. Mogę trafić. Właściwie to ja jeszcze raz powiem tak, czy to jest astronom, bo mnie to... A, jeszcze miał będziesz teraz szuć, tak? Czy to jest astronom? Nie, chciałbym ci dać taką drugą szansę, żeby było, wiesz... To nie jest astronom, ajajaj. Co wiem. Dobrze, to ja pójdę szlakiem majętnych ludzi. Czy to jest osoba, która uważa, że największym złem świata jest to, że Polacy żrą mięso i wychodzą z siatami z supermarketów? Ach, niestety nie, to nie jest Janusz Filipiak. Dobra, trzeba powoli wracać do domu, więc zapytam cię jeszcze, czy ta postać to jest... Był astronom... Czy to jest astrolog? Być może. Nie wiem tego. Różne mają piłkarze pasje, ale ze znanych mi informacji to nie jest astrolog. Kurde, bele. No to dobra. Prawdopodobnie ostatnia już. Czy to jest... Nie znam więcej rzeczy na astro. Jakbym znał, to jesteśmy lecz dalej. Czy to jest brata, który ma też na nazwisko tak samo jak brat i to jest na ży i się kończy też na ży? Nie kończy się na W. W. A ja zadałem takie pytanie. No dobrze, to jest długie pytanie złożone. Ani ten. Dobrze. Dobra. Czy to jest Łukasz Piszczek? Ale zrób jak Dariusz Szpakowski. Łukasz Piszczek, a teraz słońce. Łukasz Piszczek! Tak, a teraz słońce. To właśnie on. To u mnie też został tylko ten. Jesteś ciekawy, kogo miałem? Miałeś Dariusza Dudkę. Nie, miałem, ale kogoś innego, kto... Kogoś innego, ale to niewiele powiedziałeś, tak. No dobrze, to czekaj. Znaczy czekaj, nie, bo to jest ciekawe. To jest ciekawe. Nie. Ciekawsze jest to, że to jest człowiek... Daj mi jakąś podpowiedź. ...który z Dariuszem Dudką grał i podzielał hobby poza boiskowe. A więc... Fernando Santos. Sławek Peszko. Tak jest, Sławek Peszko. Mam nadzieję, że Sławomir Peszko się nie obrazi, że powiedziałem, że podzielał pasję poza boiskowe. Bo chodziło o rozwiązywanie krzyżówek. Tak. Panoramicznych. Tak, chodziło mi dokładnie o to. Słyszałem, że wielokrotnie z nas zgrupowania rozwiązywali krzyżówki. Jeden sprawiedliwy remis, nikt nie wygrał, to jest najważniejsze. Klasyka. Ale też nikt. Choć każdy z nas wygrał, tak naprawdę żaden. Nawet tego przekonania. Tak jest. Także... Gratuluję niczego. Ja też gratuluję ci niczego. Bardzo przyjemnie jest z tobą nie wygrywać, ale też nie przegrywać. To jest tyle. Nie możesz wygrać z życiem, to zremisuj. Albo przegraj honorowo. Prawda. Zremisować tak się nie da. Zachęcam meczyki do Magia i Miecz z postaciami ze środowiska piłkarskiego, bo to była pierwsza i prawdopodobnie ostatnia okazja, żebyśmy zagrali w Magię i Miecz. W ramach godzin pracy to było coś. Tak, dlatego na to serdecznie czekamy. Do tej kamery. Bo inaczej nam żony nie pozwolą. Do tej kamery się żegnamy. Siemano, do tej, cześć. Trzymajcie My się, byliśmy. Do zobaczenia. Kubalkiewicz. Tak jest, i Leszek Milewski. Gol.pl. Zapraszamy do nas, jeśli chcecie jeszcze więcej wstrząsających pytań i zaciekłej walki o zwycięstwo. Dozo, trzymajcie. Cześć.